Witajcie w programie Minął Tydzień. W minionym tygodniu obchodzone było wspomnienie wyjątkowego świętego, błogosławionego Pier Giorgio Frassatiego. Ten młody, niezwykle radosny i niezwykle współczujący ludziom święty żył na początku ubiegłego wieku. Dziś nadal zachwyca swoim życiem wielu ludzi na całym świecie. Rozpoczęły jego relikwie podróż do Polski. Już niedługo odwiedzą kilka polskich miast, aż w końcu dotrą do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Dziś właśnie na ten temat będziemy rozmawiać w naszym programie, a w naszym studiu witam gości. Są z nami Marta Kornicka i Mikołaj Sowiński, młodzi chrześcijanie związani z trzecim zakonem dominikańskim. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witajcie. Dlaczego temat błogosławionego Pier Giorgio Frassatiego łączy się z trzecim zakonem dominikańskim? Dziś jeszcze w programie powiemy, ale na początek pytanie inne. Dlaczego właśnie ten błogosławiony jest patronem Światowych Dni Młodzieży? No myślę, że dlatego, że do swojej świętości doszedł w przeciągu tych pierwszych 24 lat życia. Był człowiekiem młodym, pełnym życia, pełnym radości. Przede wszystkim pełnym radości i właśnie w tej jego radości, w tej zwyczajności, w tej takiej głębokiej chęci pomocy ludziom się odzwierciedliła jego świętość. Spróbujmy przybliżyć właśnie naszym widzom jego sylwetkę, bo to był jeden ze świętych, którzy krótko żyli, zakończyli swoje życie wcześniej. Błogosławiony Pier Giorgio zakończył je w wieku 24 lat, dobrze mówię? Mhm, tak. Zresztą dlatego, że służył ubogim, zaraził się chorobą od tego, komu służył. To służenie biednym było w jego życiu bardzo ważne. Można powiedzieć, że to jest taki główny charyzmat tego błogosławionego? Myślę, że jeden z głównych, dlatego że Pier Giorgio miał jakby wiele takich obszarów, w których jakoś realizował swoją świętość, ale jakby ubodzy byli szczególnie ważni dla niego, dlatego że twierdził, że Jezus Chrystus przychodzi do niego w Komunii Świętej codziennie, dlatego też on się jakby odwdzięcza, przychodząc do tych ubogich każdego dnia, odwiedzając ich, przynosząc jakby między innymi paczki żywnościowe, pomagając tak materialnie, przynosząc odzież i będąc z nimi, po prostu będąc pośród tych, którzy najbardziej potrzebują obecności drugiego człowieka. No właśnie, wspomniałaś o tej działalności dla ubogich. Powiedzmy może coś więcej w ogóle o jego postaci. 24 lata życia, no to nie jest długi życiorys. Jeśli ktoś w tym wieku umiera w opinii świętości, to naprawdę musiał być niesamowity. Co takiego niesamowitego było w tym człowieku? Może powiedzmy trochę więcej o jego historii, w jakiej rodzinie narodził się, jaka była jego codzienność, czym żył itd. Więc Pier Giorgio urodził się w dość zamożnej rodzinie. Jego ojciec był właścicielem dość sporej gazety La Stampa i otrzymał takie, można by powiedzieć, poprawne katolickie wychowanie. To znaczy, rodzina była wierząca, on też został tej wiary nauczony, wyniósł ją z domu. Też tutaj sporą rolę odegrała jego babcia, która jakoś zachęciła go do kultu maryjnego. No ale też ta wiara potem jakby rozwijała się w instytucjach, do których został posłany, między innymi gimnazjum, w którym zetknął się z jezuitami. No i w pewnym momencie jakby zaczął tą wiarę przeżywać tak bardziej po swojemu, wychodząc z tej wiary wyuczonej w domu, wyniesionej z domu do wiary bardziej dojrzałej, do takiej bezpośredniej relacji z Panem Bogiem, do bezpośredniej relacji z Chrystusem. No i to też, jak widać, kazało mu wychodzić do tych ludzi biednych, do ludzi potrzebujących, a jednocześnie żyć taką wspaniałą radością. Jak to wyglądało w praktyce? Wychodził do biednych, wspierał ich materialnie, czy może chodziło o innego rodzaju działalność? Wspierał ich zarówno materialnie, jak i słowem, jak i obecnością po prostu. Był członkiem wielu stowarzyszeń, również takich, które pomagały biednym. Czy można powiedzieć, że był bardzo aktywnym świeckim w kościele, ponieważ tych ruchów, w których uczestniczył, i akcja katolicka, i właśnie trzeci zakon dominikański, o którym za chwilę powiemy, i jeszcze wiele, wiele innych, no tego było bardzo dużo. Tak, a łączył to jednak z nauką i z różnymi innymi obowiązkami. Bardzo ciekawym też jest to, że jakby tę działalność na rzecz ubogich prowadził
Prowadził tak, że rodzina, najbliżsi nie wiedzieli o tym. On wychodził z domu, a na przykład potrafił wrócić bez butów albo bez marynarki i rodzina nie wiedziała, co on w tym czasie robił. I tak naprawdę dopiero ogrom tej jego dobroci poznała w momencie jego śmierci, znaczy dokładnie na pogrzebie, kiedy po prostu pojawiło się na tym pogrzebie bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy byli mu wdzięczni za to, co dla nich robił. No i to był taki bardzo namacalny dowód tej jego dobrej działalności. Czyli można powiedzieć, że ta jego miłość do ludzi wynikała bezpośrednio z wiary. Wspomniałaś o tym, że właśnie mówił, tak, że to jego takie znane zdanie: Pan Jezus przychodzi do mnie codziennie w Komunii Świętej, ja się odwzajemniam, chodząc i odwiedzając biedaków. Więc ta łączność wiary i wypływających z tego czynów była bardzo, bardzo widoczna. Właśnie o tej wierze też trochę, bo jest jeszcze inne zdanie, które wypowiedział. To jest takie trochę testem dla nas. Czy każdy z nas mógłby to samo powiedzieć, że dzień mojej śmierci będzie najpiękniejszym dniem w moim życiu? Tam nie było lęku przed końcem życia. To było niesamowite. Jak on przeżywał swoją chorobę, swoje odchodzenie? Bo to się nie stało naraz, od razu, tylko był jakiś taki proces. Mhm. Znaczy, wydaje mi się, że mimo wszystko to było dość, dość szybko. W sensie to nie jest takie odchodzenie kilkumiesięczne, tak? Bo w zasadzie od momentu zachorowania do śmierci minęło mniej więcej tydzień czasu. Tak. I to też jakby te pierwsze symptomy nie były takie jednoznaczne, więc słyszałam, że rodzina zignorowała je. No i dopiero potem się okazało, że zmarł dosyć tak nagle. Co was najbardziej w tej postaci osobiście inspiruje, dotyka? No bo jesteście tutaj właśnie dlatego, że w sposób szczególny czcicie właśnie tego błogosławionego. Myślę, że to, że jest błogosławiony, a był takim radosnym człowiekiem, który tą swoją świętość przeżywał w codzienności, w takiej zwykłej codzienności. Nie był zakonnikiem, nie był hierarchą kościelnym, tylko był zwykłym człowiekiem, zwykłym świeckim, który całe swoje życie tak naprawdę oddał Panu Bogu, a jednocześnie pozostając świeckim, angażując się i politycznie, i społecznie, i na rzecz ubogich, żyjąc pełnią życia tak naprawdę i mając wspaniałych przyjaciół, realizując swoje pasje, czerpiąc z nich wielką radość, i jakby to wszystko wyniosło go na ołtarze i wydaje mi się, że to jest coś, co myślę, że naprawdę może odkłamywać taki wizerunek świętego jako takiego idealnego człowieka. Właśnie, czyli taka świętość, która jest bardzo aktywna, która nie może usiedzieć na miejscu, która nie tylko właśnie pomaga biednym, wymyka się z domu, ale też łazi po tych górach. No zresztą mamy tutaj fotografię, jedną z bardziej znanych fotografii Pier Giorgio Frassiatiego na jakimś szczycie. On kochał góry, prawda? Zdecydowanie. Jakby Turyn jest położony u podnóży Alp, więc to było takie bardzo jego miejsce. I jakoś bardzo się identyfikuje z tym jego potrzebą wychodzenia w góry, ponieważ w górach łatwiej jest spotkać Pana Boga. A Frassati robił to wraz z przyjaciółmi. Z tych wspólnych wypraw narodziło się takie nieformalne Stowarzyszenie Ciemnych Typów, które do tej pory działa w różnych częściach Europy, między innymi w Polsce, również na Śląsku. I to było bardzo piękne, że my po prostu razem modlili się, razem prowadzili różne akcje ewangelizacyjne. I razem chodzili po górach. Połączyła ich jakby wspólna pasja na różnych płaszczyznach. No i to fajka na tym zdjęciu. Oczywiście. Niektórych, tak. Niektórych boli, niektórych pociesza, że dla wszystkich jest szansa. Tak, ale jest takim namacalnym bardzo świadectwem po prostu normalności. Trzeci zakon dominikański, tercjarze, święty, błogosławiony, miejmy nadzieję, że wkrótce święty Pier Giorgio, właśnie tercjarzem był. Powiedzmy coś więcej o trzecim zakonie dominikańskim, którego jesteście bardzo blisko, nie jesteście jeszcze tercjarzami, ale mamy nadzieję, powiedzmy że właśnie, że do tego się przymierzacie. Tak. Jak wytłumaczyć komuś, co to jest trzeci zakon dominikański? Przede wszystkim można zacząć od takiej ciekawostki, że świeckich zakonu kaznodziejskiego, czyli tercjarzy, jest w zakonie kaznodziejskim najwięcej. Jest ich dużo więcej niż regularnych ojców i sióstr zakonnych. W Polsce rzeczywiście może nie cieszy się jeszcze tak wielką popularnością, ale przede wszystkim bycie świeckim dominikaninem to jest życie charyzmatem dominikańskim, życie charyzmatem świętego Dominika, ale życie jako osoba świecka. No ale jednak jest się obowiązany całą tą regułą, prawda?
Ma się w pewnym sensie nad sobą tego samego przełożonego, które mają przełożeni, tak, mają tylko bracia. Że warto zaznaczyć, że tak jak bracia są zobowiązani tą regułą jakby we wszystkich aspektach ich życia, tak świeccy dominikanie są zobowiązani regułą tylko w zakresie życia duchowego. I to w żaden sposób nie wpływa na ich życie świeckie. Wręcz życie świeckie jest tu kładzione na pierwszym miejscu, ponieważ my na pierwszym miejscu jesteśmy świeckimi, a dopiero potem jesteśmy zakonnikami. Czym się charakteryzuje ta duchowość? Co jest najważniejszego właśnie w byciu tercjarzem? Najważniejsze wydaje mi się, że jest głoszenie. Tak jak święty Dominik szedł i głosił ludziom Chrystusa, tak i tutaj najważniejszą rzeczą jest głoszenie. Bo jakby ta wiara jest wspaniałą rzeczą, która jest nam dana przez Pana Boga i po prostu chcemy ją zanieść innym i podzielić się tym, co dla nas jest ważne i co dla nas jest wielką radością. Wydaje mi się, że to jest tak naprawdę sedno bycia tercjarzem dominikańskim. A dodatkowo jakby jako że jesteśmy częścią zakonu dominikańskiego, jakby pewne rzeczy są wyakcentowane troszeczkę bardziej, w szczególności takie głoszenie podparte taką pogłębioną wiedzą na temat naszej wiary. Takie głoszenie o takim zabarwieniu może lekko intelektualnym. No i wyjątkowa postać też Najświętszej Dziewicy. Tak. I oczywiście akcent maryjny. Tak. Tak, w ogóle to jakby to, że sednem tercjarzy jest głoszenie wśród ludzi, wśród jakby w swoim środowisku też jakby. To właśnie wydaje mi się, że to mogło być jednym z głównych argumentów, dla których Pier Giorgio Frassati wybrał tercjarzy, ponieważ to dawało mu po prostu taką misję, co by wśród swoich ludzi, na przykład wśród górników, jako że kształcił się jako górnik, głosić Chrystusa, po prostu wśród najprostszych ludzi w codzienności. Rozpoczęła się podróż relikwii Pier Giorgio do Polski 11 lipca w Rybniku. Ta peregrynacja po Polsce się rozpocznie. Po paru dniach dotrą relikwie do Warszawy. I co wtedy będzie się u nas działo? Opowiedzcie. W Warszawie relikwie będą w dwóch miejscach. Będzie to właśnie klasztor ojców dominikanów na Służewie, a następnie w niedzielę 17 lipca dotrą do kościoła świętej Anny. Na Służewie to przywitanie relikwii odbędzie się w sobotę o 12:00. Będzie uroczysta msza święta. Następnie przez cały dzień będą konferencje, różne nabożeństwa. O 19:00 będzie też msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Hozera. Dalej będzie wieczór uwielbienia oraz całonocne czuwanie, zakończenie poranną jutrznią o 6:00. Także jest to bardzo dużo czasu, w obrębie którego można przyjść i spotkać się z Frassatim. Pomodlić się wraz z nim i jakby to też jest bardzo inspirująca postać, myślę, duchowo. To będzie, myślę, bardzo dobra okazja do takiego własnego rozwoju. Zaproszeni są, rozumiem, wszyscy. Jak najbardziej. Kto w szczególności? Znaczy chodzi mi o to, kto może w jakiś taki wyjątkowy sposób uczynić Pier Giorgio swoim patronem? Czy jest jakaś grupa ludzi, która potencjalnie może się w nim najbardziej rozmiłować? Podejrzewam, że to są głównie ludzie młodzi, prawda? No, z mojego punktu widzenia zdecydowanie, bo to jakby mnie bardzo dotyczy. Dotyka mnie to, że to był człowiek równy wiekiem mi i to jest niesamowite, że on w tak krótkim czasie potrafił sprawić, że został świętym. Czyli wysoką poprzeczkę. Oj, zdecydowanie. Gdzie można dowiedzieć się więcej informacji i na temat Pier Giorgio Frassatiego, i na temat trzeciego zakonu dominikańskiego, i na temat peregrynacji, która już wkrótce się rozpocznie? No myślę, że przede wszystkim na stronie internetowej, która została stworzona na okoliczność tej peregrynacji, frassati.dominikanie.pl. Na tej stronie również odnośniki można znaleźć do strony na temat świeckich zakonu kaznodziejskiego. No i tam oczywiście znaleźć też dużo ciekawych informacji na temat. A że nowa fraternia się tworzy, to może ktoś poczuje w sobie powołanie właśnie do. No i zdecydowanie zapraszamy. Życia. Tak. www.frassati.dominikanie.pl. Na koniec naszego programu chciałbym przeczytać trzy zdania, które papież Franciszek w orędziu na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie napisał właśnie na temat błogosławionego Piotra Jerzego. Chciałbym zasugerować wam, jak w konkretny sposób możemy być narzędziem tego samego miłosierdzia względem naszych bliźnich. Pier Giorgio był młodzieńcem, który zrozumiał, co znaczy mieć serce miłosierne, wrażliwe na najbardziej potrzebujących. Ofiarowywał im o wiele więcej niż dary materialne. Dawał samego siebie, poświęcał czas, słowa, zdolność słuchania. Służył ubogim z wielką dyskrecją, nigdy się z tym
nie obnosząc. I do właśnie takiego służenia, do takiej wiary i do takiej miłości zachęcamy. Choć jest to wysoko postawiona poprzeczka, jak mówiliśmy, to jednak nigdy nie jest przecież za wysoko postawiona. Warto do niej dążyć. Pier Giorgio Frassati to był błogosławiony, o którym dziś rozmawialiśmy. Mamy nadzieję, że również zachęciliśmy Was trochę do poznania bliżej tej postaci. A okazji ku poznawaniu go będzie naprawdę w najbliższych dniach i tygodniach bardzo, bardzo wiele. To był program Minął Tydzień. Moimi gośćmi byli dziś Marta Kornicka i Mikołaj Sowiński, młodzi katolicy związani z trzecim zakonem dominikańskim. No i też ci, którzy rozprzestrzeniają w świecie ten kult błogosławionego Pier Giorgio Frassatiego. Dziękuję Wam bardzo. A na koniec jeszcze coś dla ducha i dla oka. W parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników na Grochowie zorganizowano wyjątkową wystawę poświęconą właśnie im. Można podziwiać dzieła przedstawiające nie tylko męczenników za wiarę, ale również tych, którzy oddali swoje życie dla ojczyzny. Byliśmy tam z kamerą i Was również zapraszamy do odwiedzenia tego miejsca. Parafia Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników na Grochowie. To był program Minął Tydzień. Do zobaczenia już za kilka dni. We'll be right back.